Witam Was w pracowni Origami. W dzisiejszym odcinku złożymy kota. Potrzebujemy prostokątnej kartki papieru o wymiarach 21 na 10,5 cm. Lewy dolny wierzchołek kierujemy do bocznej krawędzi, po czym odginamy zagięcie. Teraz prawy dolny wierzchołek zaginamy. I odginamy. Następnie odwracamy kartkę i dół prostokąta zaginamy do miejsca, gdzie przecinają się poprzednio wykonane linie pomocnicze. Ponownie odwracamy arkusz, naciskamy wystający środek i składamy boczne krawędzie. W ten sposób powstał kształt trójkąta. Teraz odwracamy całą figurę i wierzchnią płaszczyznę składamy na pół. Następnie dolną krawędź zaginamy do linii środkowej i górną również. Odginamy ostatnie zagięcia i odwracamy całą figurę. Wierzchołek trójkąta lekko zaginamy. Granicą jest dolna krawędź trójkąta. To zagięcie posłuży jako linia pomocnicza. Teraz dolną i górną krawędź ponownie składamy do osi środkowej, odginając w tył trójkąt wzdłuż linii pomocniczej. Teraz dolną i górną krawędź z lewej strony zaginamy do osi środkowej. Odwracamy figurę i wierzchołek trójkąta chowamy pod spód. Następnie wracamy na drugą stronę figury i wierzchołki trójkąta zaginamy do osi środkowej. Po czym kierujemy je do góry i zaginamy tworząc uszy kota. Wierzchołek na środku zaginamy do dołu. W ten sposób powstała głowa. Teraz zaginamy dolną część figury do góry, mniej więcej w połowie długości i odginamy. Lewą krawędź kierujemy do góry i odginamy. Później prawą krawędź zaginamy do góry i odginamy zagięcie. Następnie składamy boczne krawędzie do siebie, po czym górną część kładziemy na prawą stronę. I dociskamy. Górny wierzchołek zaginamy do dolnej krawędzi. W ten sposób powstanie ogonek kota. Po odwróceniu figury mamy już gotowego kotka.